Cześć, z tej strony Bartek z kompanii Szostek i jako, że pogoda w te jesienne dni często nie dopisuje, a warto jednak jest wchodzić w te dni z takim dobrym nastawieniem, z taką chęcią do robienia rzeczy, do odwalania zadań i tak dalej, no to zrobimy w tym filmie taką rutynę poranną na rozruszanie ciała, na zaktywizowanie go, na rozluźnienie go, poprawienie mobilności, rozgrzanie i dodanie sobie energii. Więc będziemy robić ćwiczenia takie nie siłowe, nie bardzo intensywne. Także to będą ćwiczenia pobudzające, wzmacniające, aktywizujące, rozluźniające. I będziemy ćwiczyć od głów do stóp, czyli od góry ciała do dołu ciała. Będziemy po kolei, będę pokazywał Wam ćwiczenia na poszczególne partie ciała. Będę wszystko komentował co i jak to robić i dlaczego. Zrobienie takiej rutyny to jest dosłownie 5-7 minut rano, a może zupełnie odmienić Wasze spojrzenie na ten dzień, bo ja tak mam osobiście, że jak zrobię z rana coś fizycznego, ciężkiego, wymagającego, do czego muszę się zmusić, czego mi się nie chce robić i dodatkowo poprawi to moje samopoczucie, przyspieszy moje krążenie, to od razu jakby mentalnie mam więcej energii, bo wiem, że zrobiłem coś, zmusiłem się do zrobienia czegoś, czego nie chciałem zrobić, a zrobiłem i z reguły moje dni wtedy idą lepiej. Okej, więc tak jak mówiłem, zaczynamy od głowy, a raczej od szyi. I to co robimy, to po prostu siadamy sobie tak po turecku i jedną dłoń kładziemy, opieramy o podłogę. To jest bardzo ważne, żeby właśnie nie pozwalać sobie jakby asystować resztą ciała, dlatego trzymamy cały czas tą jedną dłoń w kontakcie z podłogą i po prostu przytrzymujemy na jedną stronę, rozciągamy tą szyję. Później szyja góra-dół, czyli broda jak najmocniej ściągnięta do klatki piersiowej i później jak najbardziej odchylamy ją w tył, żeby jak najbardziej rozciągnąć tą szyję. I na koniec trochę krążeń głową. Staramy się patrzeć w jeden punkt, jeżeli to jest możliwe. Tak mnie uczyli kiedyś na karate, żeby utrzymywać skupienie na przeciwniku. I na koniec możemy jeszcze rozciągnąć najszerszy grzbiet w jedną i w drugą stronę, bo przechodzimy do ćwiczenia drugiego, które będzie właśnie się na tym skupiało. Zwisamy na drążku, najpierw oburącz, potem możemy jednorącz i po prostu samą siłą łopatek ściągamy je i rozluźniamy je. Jeżeli nie masz drążka do podciągania, to możesz robić taką wersję właśnie z samą framugą do drzwi, gdzie po prostu łapiesz się jedną nogą i jak najmocniej rozciągasz najszerszy mięsień grzbietu. I tak jak mówiłem, później możesz próbować wersję jednorącz, to wymaga też trochę siły chwytu. Kolejne ćwiczenie na mobilność barku w tej pozycji wyprostu ponad głowę, ale też na rotatory, czyli wall slide. I tutaj ważne jest, żeby przez cały ruch, całe ciało było w kontakcie ze ścianą, czy tam z, nie wiem, czymkolwiek. Ważne, żeby nie robić po prostu takiego łuku, tylko nawet jeżeli macie problem z tym, żeby te dłonie w pełni wyprostować, to starać się robić to jak najwyżej możecie, ale nie odrywamy ciała od ścian. Teraz rotację tułowia leżąc. Tutaj fajnie by było, gdybyście mogli mieć ręce w pełni wyprostowane i zrobić taki samolot. Wtedy byłoby lepiej, ja trochę miałem tutaj za mało miejsca, no ale zasada jest taka sama, po prostu przeciwległa noga do przeciwległego ramienia. I to nam pozwoli trochę otworzyć klatkę, przód barku i rozluźnić plecy, a nawet napiąć troszkę, rozluźnić mięsień pośladkowy. I teraz ćwiczonko, które wzmocni nam stabilizację, ale też znowu pozwoli otworzyć barki, rozluźnić i wzmocnić plecy i stabilizację brzucha i rozluźnić i wzmocnić pośladek. Tutaj jak ktoś ma trochę silniejszy brzuch i chce wyzwania, to można spróbować trudniejszej wersji, to będzie wymagało więcej stabilizacji od mięśni brzucha. I teraz na biodra i na otworzenie biodra i na rozluźnienie mięśnia pośladkowego robimy 90, czyli obie nogi pod takim kątem 90 stopni i pozostawając w tym samym miejscu rotujemy się z jednej strony na drugą i robimy taki skłon, żeby jeszcze bardziej właśnie rozciągnąć ten mięsień pośladkowy i jeszcze bardziej rozciągnąć staw biodrowy, czy rozluźnić staw biodrowy. I powoli zbliżamy się do końca. Ćwiczenie na wzmocnienie mięśni brzucha, czyli martwy robak, dead bug tak zwany. Po prostu prostujemy. Jeżeli prostujemy prawą nogę, to lewą rękę wyciągamy do tyłu. Jeżeli lewą nogę, to prawą rękę wyciągamy do tyłu. Te kończyny, które zostają w górze, są nieruchome i staramy się bardzo świadomie, kontrolując ten ruch,
pracować samymi mięśniami brzucha i przyciągać właśnie te kończyny do siebie mięśniami brzucha i nie odrywamy odcinka lędźwiowego pleców. Teraz, żeby rozluźnić mięsień dwugłowy, łydki i tylną taśmę i rozciągnąć to ścięgno Achillesa, trochę rozluźnić dolny odcinek pleców, to robimy taki właśnie frog to pike, gdzie po prostu stopniowo za każdym razem zwiększamy zakres ruchu i staramy się jak najbardziej wyprostować kolana, nie odrywając dłoni od podłogi i później można właśnie sobie tak postąpać z piętami cały czas na podłodze z jednej na drugą, żeby jakieś tam ewentualne niedociągnięcia jeszcze dopracować i rozluźnić i potem kilka skłonów do kolan. Jak będziecie robić regularnie te ćwiczenia, to takie rzeczy nie będą dla Was problemem. I na koniec, żeby dogrzać kolana, stawy i rozciągnąć i rozgrzać resztę nóg, robimy tak zwany kosak squat, przysiad kosaka, jak ktokolwiek to się tam nazywa. Na początku można na mniejszym rozkroku, trochę delikatniej, potem stopniowo pogłębiać i na koniec można sobie porobić taką wersję, gdzie przechodzimy na palce, żeby rozciągnąć jeszcze bardziej ścięgna, stopy dogrzać, a tak to po prostu rozciągamy wewnętrzną stronę uda, o właśnie o tym mówię. I dogrzewamy kolana, tak żeby one też dobrze funkcjonowały. Dobra, w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że Was to trochę rozruszało. Jak chcecie się nauczyć trenować w taki sposób, żeby owszem budować masę mięśniową, ale żeby nie zostawiać w tyle swojej sprawności ciała, tylko budować ciało, które będzie jednocześnie i silne, i dobrze wyglądające, ale też w którym się będziecie dobrze czuli i będzie sprawne, to możecie sobie obczaić, jakie rozwiązania mam na mojej stronie kompaniaszostek.pl. A jeżeli ten filmik był przydatny, to będę bardzo wdzięczny Ci za komentarz pod nim albo chociaż lajka. Jeżeli chcesz mnie więcej oglądać, to subskrybuj ten kanał po więcej i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.